No powiem tak, wczoraj myślałem, żeby zrobić ten film jako słaba dycha, no powiem szczerze, że no tym czołgiem nie za dobrze mi szło, ale jak dzisiaj zacząłem grać m 7 to pomyślałem jednak, że jednak w porównaniu, że ten pojazd w porównaniu do Lisa 7 to jest normalnie mocarz, naprawdę, mimo tego, że grało mi się naprawdę, no nie najlepiej tym pojazdem, to naprawdę... Uważam, że on jednak nie jest aż tak zły Więc dobra no Witam was wszyscy widzowie i dzisiaj no Zagramy w końcu tym y, Lewandowskim No wiem, że pewnie wiele osób już zapomniało o tym, że miałem to zrobić, ale no Niestety taka była wtopa, że na dziewiątce dałem niepotrzebnie wyposażenie i y, no No niestety tak Tak powiedziało, żeby to wyglądało, żebym zrobił tylko dyszce, więc Zrobię tylko o dyszce przejdziemy się dwie bitewki, powiedzmy dlaczego, no jednak z, trochę mi problem sprawiał, ale no zanim przejdziemy do całego jakby filmu, no to nie zapomnijcie zostawić oczywiście subskrypcji na kanale oraz zostawieniu dzwoneczka żebyście nie przegapili następnych filmów na kanale zostawcie też oczywiście łapeczkę w górę jeżeli wam się materiał spodoba i napiszcie komentarz y, z własną opinią y, na temat tego pojazdu albo, albo jakiś inny komentarz, więc zaczynamy Dobrze, no to taki raz, teraz możecie zobaczyć, że wylosowało nam na, na mapę kanał w trybie potyczka Losowanie z dychami, dziewiątkami, więc No jest szansa na to, że zrobimy jakiś tam wynik No i mi się wydaje, że pójdziemy sobie na prawą stronę O ile oczywiście nie będziemy zbierali od innych pojazdów Ale to powiemy w czasie bitwy o jakby yy, Problemach tego pojazdu oraz o zaletach, jeżeli oczywiście jakieś są A na pewno się jakieś znajdą, więc Tak jak zawsze zaczynam od działa, no to Opowiedzmy o tym naszym uzbrojeniu, no to co może nam nasza lufa zaoferować, no to Jeżeli chodzi o nasze jakby Działo, no to mamy tutaj przede wszystkim uszkodzenia 600 dmg No i chyba jedynie tylko tyle z takiej zalet tego działa No i można jeszcze się uprzeć, że na przykład celność i celowania jak na taki kaliber jest znośna Że, że ma, mając kaliber 152 mm ten czołg nawet, nawet nie najgorzej trafia, no Zdarzają się Pudło, ale to raczej jest norma w takich dużych działach. Widzę, że Seta nie ma yy, tego najlepszego działu, więc nie musimy się aż tego bardzo bać. No, ale powiem Wam, że, że niestety to działa ma kilka problemów. Otóż no po pierwsze no mamy te 600 damage, ale no porównajcie sobie na przykład tej KSETY czy FAUKI. To, to nie ma damage 640, nie 600, ale 640, więc o wiele większy. Drugim problemem niestety jest penetracja. Ten pojazd ma niestety tylko 256 penetracji, co naprawdę jest według mnie no, niezbyt dobrym wynikiem. Ja bym wolał na takich pojazdach co najmniej 560 penetracji, albo nawet może 500. Y, jak 270 nawet? 200, 260, 270. Mam nadzieję, że nie pojedziemy 500, bo to, to była już przesada, jakby człowiek 500. No i jeszcze ostatnim problemem tego działa jest non-DPM. No niestety trochę przeładowanie trwa. Więc, no niestety, działo można powiedzieć, że oprócz jakby całkiem wysokich uszkodzeń i, i nie najgorszej jakby stabilizacji jak na ten kaliber, to raczej nie jest y, najlepsze. No dobra, no to no poskarżyliśmy się na działo, ale może z pancerzem jest lepiej wytrzymałości. No to powiem tak, że jakby główną zaletą tego pojazdu, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, to jest, są punkty, punkty życia. No mamy tutaj 2600 HP. No teraz mam prawie 2700 typu ale no to dlatego, że mam, no... Oh, kurde, sorry, wyrzuciło mnie, ale no... Czasami mi się tak zdarza, no te telefony chińskie, no to tak czasami mają, że... Że takie rzeczy się dzieją. Ale dobra, kontynuujemy tą wytrzymałość, no to pojdziemy o tym, ile ma hp -ków. Ale warto jeszcze wspomnieć o tym, jaki ma pancerz. No to jeżeli chodzi o pancerz wieży, no to na pewno mamy... No bardzo wytrzymał wieżyczkę, tutaj raczej prawie nic nas nie przebije, chyba że w garnek, no w garnek to może wejść, ale raczej to jest rzadkość. No kadłub też potrafi odbijać, ale raczej takie działa, które mają mniej penetracji, w dolną płytę wszystko wchodzi, chyba że macie takiego pycha jak ja, no to często yy, może Wam się nie przebijać ten czołg. No, i taki problem związany, jakby z tym, że ten pojazd ma twardą wieżę. No, ten pojazd ma niestety tylko 7 stopni, a nie działa. No, jak na czołg, który powinien grać wieżą, no to moim zdaniem powinno być co najmniej 8. Jeżeli czołg yy, grający na wieżę ma 7 stopni, to jest według mnie troszeczkę za mało. Troszeczkę za mało. Zaraz opowiem o tym raporcie, ale jeszcze powiedzmy o mobilności. Została jeszcze mobilność do powiedzenia. No, to powiem szczerze, że mobilność, no, nie jest zła, ale na pewno mogła być lepsza. Tutaj mamy. No trochę, no słaba moc na tonę niestety, na tej moc na tonę jedynie, no nieco 15 koni na tonę i pamiętajcie, że mam tutaj jeszcze wzbogacone paliwo, to w ogóle widać, że ta mobilność nie jest najlepsza. Plus jeszcze akcelerator silnika, no to nic nie mówię. Plus do tego jeszcze bardzo dużo pory dla gruntu, przez co naprawdę ten pojazd raczej nie będzie się za szybko rozpędzał, chyba że macie wszystkie uposażenie, to jeszcze jakoś będzie jechał. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu kadłuba i wierzę, to powiem, że nie jest aż tak źle, na taką mobilność, więc podsumowanie tego pojazdu, takie krótkie, nie całkowite, no to będzie w drugiej bitwie. A teraz przedstawmy raport. No to w tej bitewce, oczywiście, wygraliśmy, zrobiliśmy łącznie 3300 damage'a. Ponad jeszcze jedno zniszczenie to jest odznaka mistrzowska, trzecie klasy oraz medal wsparcie. Jest to w naszej całej bitwie drugi najwyższy wynik pod względem damage'a. No i trzecie pod względem no tutaj No powiedzmy, szczerze, że bitwa nie jest, tak, nie jest tak zła. Na pewno można było zrobić więcej, jakbym pojechał bardziej na przykład lewą stroną ale, czy środkiem. Ale no. Na szczęście udało nam się zrobić też całkiem duży wynik, więc tutaj nie ma co narzekać, więc pierwsza bitewka udana. Lecimy teraz z drugą. Klikamy teraz przycisk bitwa i zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. No i mamy mapę V w trybie dominacji, losowanie z dychami dziewiątkami. Tak jak widzę, no prawie same mięciutkie pojazdy i 7 może być jedynie problem, ale jeżeli się załaduje Golden, no to kadłub będzie przebijany. A tak no to większość czołgów to jest raczej dość mięciutka. No jeszcze Emil na wieży, ale no to też yy, da się przebić. Więc. No mam nadzieję, że tutaj nie pojadą wszyscy na lewo, ale skoro widzę, że tutaj wszyscy raczej jadą na lewo, no to będę musiał pojechać na lewo. Dobra, przypuśćmy tego wafla i jedźmy niestety lewą stroną, bo tutaj wszyscy jadą lewą stroną Dobra, no to jak No to jak tutaj mogę ocenić ten cały pojazd, no to Powiem tak szczerze, że jeżeli lubicie takie pojazdy, które biją za dużo Albo po prostu takie pojazdy, które No potrafią dużo znieść, szczególnie wjeżdżą No to sądzę, że to będzie pojazd dla was idealny No A, a pojazdu nie polecam dla tych, którzy oczekują bardzo dużej mobilności jeżeli szukać pojazdu, który bardzo szybko jedzie oraz nie umie przebić wikersa w bok wieży, no to to będzie y, dla was zły wybór, jeżeli oczywiście tak jak powiedziałem wolicie szybkie pojazdy tutaj poczekam aż ten 62 się wychyli dobra przemieszczmy jeszcze raz tego wikersa, mam nadzieję, że teraz się nie odbije tylko kurde, musiałby się kiedyś wychylić bardziej, bo ja tutaj nie chcę czekać nie no, jadę po tego T6-2, albo strzelę A to dlaczego nie weszło? <laughs> nie no, widzicie, to teraz... W tej bitwie, no to jest idealnie pokazane, jak działo tak naprawdę strzela W poprzedniej bitwie, no prawie wszystko wchodziło, teraz to nic nie wchodzi w ogóle, nic nie chce wchodzić Cyk Teraz musimy użyć jeszcze tego Pocisków alframowych Taranem nie zrobiliśmy niestety nic Cyk Widzicie, no pociski wolframowe bardzo dużo zdają. widzicie, że tak to bym gościa mógł strzelić nawet za mniej niż 600, tak mu zrobiłem prawie 700 jednym strzem. Potrzebowałbym teraz wsparcia, nie? Ktoś mi pomoże, ktokolwiek. Cyk, 567. Musimy się obrócić do niego przodem, bo on tej nas szybko rozpyka. Lecimy, 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 lecimy teraz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutaj Golda na niego lepiej załadować na tego też 6-2 teraz Pięknie Offent Tracker im pomógł. No raczej już tego IS 7 nie dopadnę, ale no powiedzmy że szczerze, że tej... No w wyniku za dużo, że go nie zrobiłem, ale to... Powiedzmy, że szczerze, że to była bardzo szybka bitwa. Naprawdę to była mega szybka bitwa. Tak szybko tej nasza drużyna pogromiła naszych yy, przeciwników, że tej nie było szansy na zrobienie tej dużo. No jedynie tutaj co mógłbym yy, tutaj Trochę panarzekać to, że w tego Wikersa nie wiem jak to w ogóle nie trafiłem Ten drugi strzał w T-62 no to nie będę go liczył, bo to I tak może bym zyskał tylko 100 dmg więcej, więc to nie liczę jako Udanego jakby strzału, to nie liczę jako błędu, więc Tak jak widzicie znowu wygraliśmy, zrobiliśmy 1800 dmg No nasza ta drużyna bardzo szybko pogromiła naszych przeciwników No nie ma co tu gadać, tutaj nie było możliwości zrobienia bardzo dużo, bardzo dobrego wyniku ale no, i tak tutaj powiedzcie, no tylko w tego wikarsa mogłem strzelić raz za 600, a tak, no to więcej tutaj w tej bitwie nie można nie mogłem tego tutaj zrobić, więc mogłem w tej bitwie zrobić 2,300, może 2,400, no 2,500 maksymalnie, jeżeli licząc jeszcze tego, też 6,2. Ale i tak uważam, że tutaj nie jest y ta bitwa najgorsza, mimo tego, że tutaj nie zrobiłem dużego wyniku, więc. Czas podsumować y cały pojazd i czy go polecam, czy jednak y nie jest to jednak dobry wybór, więc. Dzięcie Dobrze, no to co mogę powiedzieć o tym pojeździe No to zacznijmy od całej linii, no to Powiem, że jakby zrobienie tego pojazdu nie jest zbyt łatwe No i może szóstka jest całkiem spoko, tak niestety siódemka, ósemka raczej nie jest przyjemna No dziewiątka byłaby dobra gdyby Gdybym nie miała tych tutaj garnków, jakby te garnki były w tym pojeździe mniejsze byłby super, a tak no niestety Jest średniowy Więc w całej linii mam tutaj tak, dobrą szóstkę, no nie na taką słabą siódemkę, no z taką sobie ósemkę to no dziewiątkę, która gdyby nie garnki byłaby supera tak, to jest niestety średniowa. No i, czy, no i czy jednak Wam polecam tą dychę? No, jeżeli macie tutaj naprawdę no jeżeli macie fałkę oraz Estotę, no to jednak bym polecił wam. Ale, jeżeli jednak szukacie takiego pierwszego pojazdu, który jednak strzela za dużo, no to jednak, według mnie, ta jest 100 razy lepsze. Po pierwsze, mamy tutaj więcej pancerzy, tutaj na pewno będziemy odbijali i kadłubem, i wyżyczką. Więcej no, wyżyczką, jeżeli będziecie kontowali. Ale mamy też tutaj na pewno większe uszkodzenia, lepsze DPM. No, tej nie ma co narzekać. No, Foka, mimo tego, że dla niektórych może być lepsza, no to jednak nie polecałbym jej jako. Pierwsza jakby dycha co bije za dużo A więc to no powiem tutaj szczerze że Jeżeli szukacie dobrego pojazdu no to Ten pojazd ma trochę jakości Ale w sumie jeżeli ch chcecie więcej jakości to jednak Według mnie seta będzie lepsza więc Więc no czy jednak polecam tą linię no Nie wiem no to, to musicie sami sobie pomyśleć więc Dziękuję Wam teraz wszystkim za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu oczywiście łapeczki w górę. Jeżeli czekacie na więcej materiałów na moim kanale, zostawcie oczywiście subskrypcję oraz dzwoneczek. No i nie zapomnijcie o zostawieniu komentarzy z własną opinią na temat tego pojazdu, więc dziękuję Wam, do zobaczenia. Na razie.